brama schroniska otwarta jest dla każdego. Tak, Światowy Dzień Zwierząt to jest taka okazja, żeby zwrócić uwagę na to, że są tutaj zwierzęta, które tęsknią za domem, za kochającym właścicielem. My tutaj właśnie z Bibą przyjmujemy, z naszym kochanym pieskiem Bibi, przyjmujemy prezenty. Ich jest już bardzo dużo, bo część pochowaliśmy do magazynu. Przyszło już około 300 kg karmy, ponad 200 litrów żwirku dla kotów. I prosimy, żeby przez cały rok Państwo nie zapominali, że jesteśmy tutaj i że nasze zwierzęta tęsknią za takim dobrym domem, gdzie mogłyby zaznać trochę ciepła i czułości od Państwa. Dlatego też prosimy zabierać zwierzęta nie tylko na adopcję stałą, ale także na czasową. Na taką, gdzie zwierzęta mogą chociaż trochę odpocząć od schroniska. A prezenty dla nas? No pomysły na prezenty są na stronie internetowej schroniska, również na Facebooku. Dzień otwartych drzwi to także dzień otwartych serc. Czy już dzisiaj zdarzyło się, że ktoś otworzył je dla... Dzień otwartych drzwi w schronisku to też dzień otwartych serc. Zdarzyło się już, że kilka zwierząt do domu poszło. Myślimy, do wieczora przez tę bramę przejdą jeszcze zwierzęta i znajdą u Państwa spokojny kąt.